Cześć, witajcie, witam Was, Simon. Dzisiaj unboxing. Powiem Wam szczerze, że jak zobaczyłem tą paczkę, to musiałem sobie zrobić drinka, bo naprawdę, ale jeszcze zanim unboxing, to coś Wam pokażę. Kto wie, co to jest, to pisać w komentarzach, proszę bardzo. Zaraz może czytamy sobie lepsze światło, znaczy lepsze światło w tą stronę, o. Nie, będzie gorzej. Dobra. Albo zaraz, moment. O, tak sobie rozjaśnimy w pokoju. Proszę bardzo. Kto wie, co to jest, pisać w komentarzach. Jest parę części. To oczywiście będzie na kanale za niedługo, ale jeszcze czekam na parę rzeczy. Muszę dokupić jeszcze, znaczy na jedną rzecz już czekam, bo mam być do 13 czerwca. To są kolejne rzeczy. I jeszcze taka rzecz. To od KRG. Dwa razy mi wydrukował na drukarce tą rzecz. Ja potrzebowałem tylko jedną, ale mówi, że jakby pękło albo coś, to mam drugą. Także czekam tutaj jeszcze na śruby. A tutaj będą magnesy. Także piszcie, jak wiecie. Jak nie wiecie, to zobaczcie za niedługo. Dobra, a teraz przechodzimy do sedna sprawy. Może sobie trochę ściemnę tutaj ten. Dostałem paczkę od Darka z Salonu Gier i do tej paczki się dokoptował Raven, Retro Raven. Także dziękuję Wam, panowie, bardzo. Jeszcze tego nawet nie otworzyłem. Tutaj jakiś mały ten jest z tej strony. Czekajcie, nie wiem, czy mi się to w ogóle w kadrze kuźwa zmieści. Ona jest tak ogromna, że po prostu masakra, nie? Także mam coś takiego. Ja tu w ogóle od Darka Salonu Gier to będę sobie musiał chyba zrobić specjalny, osobny regał. Bo tam, jak widzicie, zaraz może Wam pokażę jeszcze. Czekajcie. O, tam jest Xbox Classic od niego. Także tak to wygląda. No dobra, jeszcze łyk drinka, bo naprawdę na cześć, bo nie dam rady. Lecimy z tym koksem. Ja się przyznam szczerze, że wiem tutaj o dwóch rzeczach, które są w tej paczce. To jest pakowane zajebiście jak zawsze. To na folii. Teraz tylko muszę zerknąć, czy to... Moment, może kurczę sobie tak. Tak, nie wyciągali. Tutaj widzę, że nie wiem, co to jest. Zacznijmy od tego, co wiem. Czyli najprawdopodobniej to jest to. Ja to by z nieba spadło i by się nic nie stało. Jedna folia na bok. Tak, jest to, jest to. Jak to zawsze mówiłem, jestem dzieckiem PlayStation, a Darek z Salonu Gier tutaj usilnie mnie chce przekabacić. No, zaraz rozjaśnimy to światło jednak, bo nic nie widać. Darek chce mnie przekabacić na Xboxa. Także klasika już od Darka mam, teraz mamy 360. No będzie na pewno ogrywane, nie mogę się doczekać. To też jest jakiś zasilacz. Tutaj mamy zasilacz do niego. Teraz było widać, było widać.
kabel do zasilacza. Dobra, może ja tę lampę kurczę zgaszę, może będzie teraz lepiej widać. O, i do tego Xboxa jeszcze dwa kontrolery, także o tym wiedziałem. Dwa kontrolerki. Kurde, ja nie wiem, kto to wymyślił, żeby jedna gałka była wyżej, druga niżej. No powinny być dwie tutaj. No ale tak to jest, jak się miało PlayStation od zawsze, to po prostu tak to jest. Dobra. No wiem, że od, nie wiem, to mi się wydaje, że to jest chyba od Ravena to drugie. Ale z tego co wiem, to Raven miał mi wysłać tylko grę do PlayStation 1. A tutaj jeszcze na początku. No o co? Wojtek padnie. Forza Horizon i Forza Motorsport. No to pięknie. Jezus, dziękuję Ci Darku bardzo w imieniu swoim i Wojtka. No rzeźnia. Dobra, a teraz od Ravena to jest chyba, tak mi się wydaje. Ale to miała być tylko kuźwa. Raven, coś ty odpier, papier. No nie, co mi tu kurwa mać wysłał? Raven, ja cię zabiję, nie? Oh. No to super. To jest chyba Sega Genesis albo Mega Drive 2, no pewnie. Ja pierniczę. To Raven, to za to coś my próbowali w konkursie, się nie udało, tak? Matko boska, no naprawdę rzeźnia, nie? Zobaczcie. Mega Drive 2. Do tego kabel. O, jest i gra. Tak, właśnie o tym myślałem. Znaczy, no, o tym myślałem. O, na to czekałem, a... Tak, Jumping Flash, super gierka. W NTSC. Mega. Gierki mi do środka. Pięknie. Tutaj jeszcze zasilacz do tego, do Segi. Jakieś dwie gry. Nie, ja w ogóle nie mam gier na... Ja nigdy nie miałem Segi, także... Znaczy Segi, gdzieś tam kiedyś u kumpla ogrywaliśmy. Także trzeba sobie będzie dokupić to jakiś NHL i NBA Live. Także dziękuję Ci Raven bardzo, bardzo, bardzo. Kurczę, normalnie no rzeźnia. Naprawdę. I tutaj są pady, tak? Jeden jest jakiś, widzę, uszkodzony, ale to nic, to sobie poradzimy, bo sobie dokupię sobie ten. A drugi jest, widzę, że w pełni sprawny. No to ładnie, żeście chłopcy polecieli, kuźwa mać. Także cały zestaw. Jumping Flash tutaj. O, on się zapalił nawet, to widzę, że baterie chyba są w środku. No i zasilacz. Oj panowie, no prezent po prostu taki, że ja po prostu padłem, nie? Dobrze sobie tego drinka zrobiłem, bo masakra, nie? No jestem w totalnym szoku, wariaty jedne.
Raven, dziękuję Ci bardzo za Genesis, za Mega Drive'a 2. Dareczku, super prezent z tym Xboxem. Będziemy oczywiście w kontakcie, także no myślę, że się unboxing podobał. I zapraszam na następne materiały. Trzymajcie się, hej!